We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmiku, w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj chciałam z wami się podzielić naszym kalendarzem adwentowym, czy w sumie Matyldy kalendarzem adwentowym. Ten kalendarz zamówiłam z Cibo, przez to, że szukałam taki kalendarz, gdzie nie będzie czekoladkowy, gdzie ja będę mogła wrzucić dla Matyldy różne takie elementy. I myślę, że taki też kalendarz wielorazowy, mam nadzieję, że nam wytrzyma kilka lat. Co pamiętam, to kosztował 60 zł bodajże, ale postaram się podlinkować poniżej, jak go jeszcze znajdę. Wiem, że już jest w trakcie kalendarza adwentowego, ale może szukacie na następny rok czy coś takiego, może wam się sprawdzi. Co mi się podoba w tym kalendarzyku, że te pudełka są takie spore, że można różne tam rzeczy wstawić. Tutaj mam otworzone Lego Duplo, które też kupiłam na przecenach z Black Friday w Rossmanie. Takie Lego Duplo, gdzie chciałam tutaj stawić elementy. Tutaj mam takie warzywka już otworzone z plastiku, które też chcę tutaj wsadzić. Które bym chciała, tutaj są takie elementy, które bym chciała wsadzić do kalendarza adwentowego. Plus tutaj jak mi coś zostaje, bo Matylda na Mikołajki dostaje tą Arkę Noego, ale myślałam, że jak mi coś będzie brakować do kalendarza na te 24 dni, to mogę właśnie spokojnie dodać te elementy tutaj. To może zaczynamy. Chciałam tutaj pakować pierwsze pudełko, to będzie taki pomidorek. Myślałam, że zacznę od tych warzyw, bo Matylda akurat przechodzi przez taką fazę, że bardzo lubi je kroić. Tutaj akurat dostaliśmy marchewkę bez krojenia, ale na pewno się pobawi. Tutaj damy takie elementy. Powiem wam szczerze, że nie mogę się doczekać do... ona jest jeszcze nieświadoma tego, że to robimy. Ananas akurat jest za duży. To wsadzimy w kawałkach. No, ona jeszcze nie jest jakby świadoma, co to są święta i tak dalej. Grzybek. Ale już nie mogę się doczekać do tego momentu, że ona będzie wiedziała, o co chodzi. Będzie tak wstawała i wierzyła w Mikołaja i tak dalej. Po prostu dla mnie to będzie taki fajny, uroczy czas. No, wsadzam te wszystkie elementy. Też pamiętacie, że zamiast to odwracać, to tutaj podstawię ten kalendarz koło siebie. Będzie łatwiej ogarniać te wszystkie pudełka. No i tutaj jest właśnie ten ostatni element, który schowam, jeśli chodzi o to drewniane, krojące się zabawki. I to jest szósty dzień. Tutaj mi został nóż i taka taca. To zostawię, po prostu schowam z innymi rzeczami, co Matylda ma. I teraz się bierzemy za Lego Duplo. Tutaj są niektóre takie elementy z plastikiem i stwierdziłam, że może to będzie... nie, raczej myślałam, że zostawię, ale chyba je otworzę tak, że Matylda może od razu się bawić tym. No tutaj też są kotki, miski i tak dalej, ale myślę, że po prostu będzie ptaszek i nałożę go na takim klocku, żeby ona miała ten element, ten pierwszy, że może to coś z tym zrobić, że nie jest sam klocek. Oczywiście jak się zmieści do kalendarza. No, ale jakie wy pamiętacie kalendarze adwentowe z dzieciństwa? To mnie ciekawi. Bo ja wiem, że my co roku chyba, nie wiem, mama może będzie mogła powiedzieć bardziej szczegółowo, ale my co roku mieliśmy takie czekoladkowe.
A ja pamiętam te czekoladkowe, że jakby... no i tutaj kicia jest. Lego Duplo. Pamiętam te czekoladowkowe, że ta czekolada była jakaś taka może nie najlepsza, może tak powiem. Tutaj jest miseczka, tak wsadzę. No te czekoladki to były takie zawsze albo białe, albo tak już nie wiem, przeżyły swoje, może tak powiem. Że to było takie no nie najlepsze. Ale pamiętam wstawanie rano jako dziecko, bo chyba my zawsze, co pamiętam, to my zawsze rano wstawaliśmy i biegłyśmy, żeby zobaczyć te czekoladki, no i ogarnąć to wszystko. Jak to u was wyglądało? Czy też właśnie rano, czy wieczorami? A jedliście czekoladki, czy no właśnie, jak to u was wyglądało? Ciekawe jestem. No, tutaj mi został kwiatuszek i taki klocek, to dodam. I to jest 12, to już jesteśmy w połowie drogi. Powiem wam szczerze, że się zastanawiam, czy pakować jakby... I tutaj mam... taką tarczę i taki jakby ala... szczotka dla tych zwierzątek, to też w jedno pudełeczko daje. No, powiem wam szczerze, że się waham, ile tych dni wypełnić, bo w sumie my 15 wylatujemy. To myślę, że akurat ten kalendarz tak wyjątkowo tylko do 15 uzupełnię. No bo umówmy się, że nie będę brała tego kalendarza ze sobą do Tajlandii. To myślę, że na razie będzie ok. Jak do tego 15 wypełnię. Też jestem świadoma, że Matylda jakby nie ma... nie będzie tego pamiętać, ale dlatego nagrywam, że może kiedyś obejrzy te filmiki. I ostatni właśnie na 15 dzień będzie piesek. Widzicie, nie musiałam skorzystać z elementów Arka Noego. To zostawiamy Arka, żeby tak nałożyć. No i oficjalnie, jak wy to oglądacie, to jeszcze nie ma pierwszego. Pierwszy jest jutro dzień, czy pojutrze? Pojutrze. Pojutrze. To jutro jakby tutaj to zostawię za mną. I nie pozwolimy Matyldzie jeszcze jutro otworzyć, ale pojutrze, jutro jej tam wytłumaczę, o co chodzi z tym. I tak to wytłumaczę. Myślę, że taka fajna, będzie fajna zabawa z nią. No, John się dołączył w nowych dresach. Podobają ci się? Bardzo. Dostałeś od super żony, co nie? Myślałam, że od Mikołaja. od Mikołaja. Ale też od super żony. No opowiedz, jak wyglądały kalendarze takie adwentowe u ciebie w domu? Bardzo podobne do te... co ty mówiłaś, ale nie pamiętam, że czekolada była niedobra. Nie, no takie jakby jak byłam dzieckiem, to była dobra, tylko chodzi o to, że teraz jak się patrzę na to, że te, jak widzę te kalendarze i tą starą czekoladę, to... Dla mnie było ok. I chyba były takie figurki, że każda czekolada była jakaś osoba. I też coś pamiętam, że był jakiś temat, że były czekoladki z Lego. Ale nie jestem pewny, muszę pytać rodziców. Teraz widziałeś, że są jakby, no są kalendarze adwentowe, jakby wszystkie marki mają swoje, szczególnie te kosmetyczne. Ale co mi się podoba akurat jest, że na przykład Lego ma swoje. I zamiast czekolady, cukru i tak dalej, bo no w trakcie świąt to o wiele więcej jemy tego. Ale mi się to podoba, że właśnie dzieci mają inną... Jest coś innego, bo ja tego nie pamiętam z dzieciństwa. Pamiętasz, że było coś innego niż czekolada? Nie, ale też może być minus, że wszystko jest bardziej tak korporacyjne teraz, że są tak marki. Komercyjnie. Sure. Mhm. Są marki wszędzie i jest presja, żeby to kupić. I to może być minus. Te czekoladki, które ja miałem,
Jaka firma to produkowała? Nie mam pojęcia. I to nie było ważne. Tak, no tylko się, ja pamiętam, że mama mi pozwalała, ale tak tydzień przed grudniem to poszliśmy do jakiegokolwiek supermarketu, takie Tesco czy cokolwiek i tam były 4, 5, 6 rodzajów i ja wybierałam, że już pamiętam jak byłam trochę starsza, że były Barbie i jakby różne, ale z dzieciństwa nie pamiętam, był zawsze Mikołaj czy takie tradycyjne elementy, ale czym byłam starsza, to właśnie były My Little Pony i Barbie, jakby były bardziej te, ale cały czas czekoladki. A teraz jak ostatnio byłam chyba w Smychu akurat, to widziałam widziałam właśnie Lego i było coś jeszcze innego. Nie wiem, czy nie My Little Pony. Did you see that? A pamiętam Lego i na pewno chyba Kinder coś tam robiło. No ale... Kinder, ale to czekolada. No, ale marka. No nie, no, ale teraz Milka robi, jakby też jest takie czekolada. Właśnie, chcemy sobie kupić kalendarz adwentowy dla nas? Ja... Jak z czekoladkami? Zawsze jestem za czekoladą. No ale to... widzę, że tutaj twoje pudełka są większe niż normalne, więc takie czekolady na każdy dzień. Takie, kupimy sobie, kupimy sobie taki kalendarz adwentowy i będziemy tam wsadzać sobie ciasteczka. Na każdy dzień paczka jeżyków. Na przykład. It's good to be in a bowl. Co nie? Dobre kochani, to chyba kończymy. Ten taki vlog, kalendarz adwentowy, taki pogadany. A tutaj John się sporadycznie pojawił. Mieszkam tutaj w sumie. No, w sumie mieszkasz, to możesz się pojawiać więcej we vlogach. Myślę, że każdy ciebie, jakby każdy się cieszy, jak ciebie widzi we vlogu. A jak tak, to skomentujcie poniżej, to napiszcie coś miłego o Johnu, żeby też miał fajne wesołe święta. Musi być jeden komentarz co dzień, bo jest kalendarz. A tak, codziennie, tak przez 24 dni chcę, żeby... Będę czytał. Dobrze. Dobra, kochani. Bardzo dziękujemy, że nas oglądaliście. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. Jak jesteście pierwszy raz... jak wam się podobał ten vlog, to kciuki do góry. No i zawsze Matylda i ja i... John. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!